my! Witam serdecznie. Przed nami mecz marzenia, można powiedzieć. Duży ciężar gatunkowy, ale wszystko zależy od nas. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie zdobyte punkty na Legii dadzą nam upragniony awans do pierwszej ósemki. Będzie to na pewno bardzo trudne zadanie. Jedziemy do mistrza Polski, który nie ma zagwarantowanego jeszcze pierwszego miejsca w grupie. Walczy z Lechem o to pierwsze miejsce, a ma to swoje znaczenie, bo wiemy, że pierwsze miejsce będzie grało u siebie z drugim miejscem w pierwszym meczu już tego nowego rozdania. No ale to jak gdyby każdy klub, każdy trener ma swoje cele. Naszym celem jest awans do pierwszej ósemki. Zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. Czy to wystarczy do tego awansu? Czas pokaże. Na pewno na przygotowanie tego czasu zostało bardzo mało. Praktycznie wczoraj mieliśmy lekki trening, dzisiaj również lekki trening. Jutro podróż, lekki trening na Agricoli koło stadionu Legii i już musimy grać. Także na analizę naszego meczu, na analizę Legii czasu mamy niewiele. Stąd też dzisiaj już przekażemy zawodnikom informacje na temat sposobu gry Legii, w jaki sposób budują akcje i inne rzeczy. Myślę, że Legia też w ten sposób już postępuje, bo raptem 3 dni do meczu, także tutaj nic szczególnego nie robimy. Martwi mnie na pewno to, że nie wszyscy zawodnicy są w 100% zdrowi. Mamy problemy z Marcinem Robakiem, który nie jest na 100% jeszcze gotowy do gry. Problemy ma Wojtek Gola, który skręcił staw skokowy na rozgrzewce przed meczem z Górnikiem Zabrze. Zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o defensywnych zawodników, nie mamy, o stoperów w szczególności, także na pewno pojedzie z nami ktoś, kto grał w meczu z rezerw. Ma tutaj na myśli Michała Koja. Zagrał ostatnio 2 dobre spotkania i na pewno pojedzie z nami do Warszawy, a całą 18 podamy dzisiaj po treningu. I tak jak mówiłem, marzyliśmy o tym finale. Finał to zawsze jest trudne spotkanie, ale myślę, że trudne dla nas, dla Legii, ale też ważne będzie to, w jaki sposób psychicznie do tego podejdziemy, jakie będzie nasze nastawienie. Wiadomo, że na Legii gra się zawsze każdemu ciężko, czy to Wisła, Legia, czy inne zespoły zawsze mają duże problemy na Legii. Myślę, że Pogoń będzie w podobnej sytuacji, że to nastawienie psychiczne zawodników będzie miało istotne znaczenie, zwłaszcza w początkowych minutach, gdzie ten doping, stadion i tak dalej, ta cała otoczka też powoduje, że nawet doświadczonym piłkarzom troszeczkę nogi drżą. Mam nadzieję, że szybko się z tym uporamy i zagramy dobre spotkanie. Żałuję bardzo, bo nie tylko asysty Nunesa były na wysokim poziomie, ale też współpraca z Hubertem bardzo fajnie się układała, a Legia to przede wszystkim skrzydłowi Żyro i Kucharczyk. Myślę, że no najlepsi w polskiej lidze, świetnie potrafią grać. Duży asortyment, jeśli chodzi o zachowania na boisku, zejście do środka, strzał, pójście na piłkę prostopadłą i ta współpraca będzie bardzo istotna. Nie mamy typowego lewoskrzydłowego, żeby zastąpić Nunesa. Wiadomo, że Nunes będzie lewym obrońcą w tym meczu. Zastanawiamy się, rozważamy kilka opcji, w jaki sposób ustawić tą drużynę, żeby te skrzydła zabezpieczyć przed atakami Legii, bo Legia to przede wszystkim skrzydła i świetne stałe fragmenty gry. Myślę, że nasza sposób gry się niewiele będzie różnił od meczu z Jagiellonią, z Krakowią czy z Górnikiem Zabrze, czyli dobra organizacja w grze defensywnej, szukanie swoich szans w kontratakach, stały fragment gry. W taki sposób próbujemy rozgrywać te ostatnie nasze mecze. To będzie klucz, organizacja w grze defensywnej, szybkie przestawienie się po stracie piłki do ataku i po stracie piłki do obrony. To będą te fazy przejściowe, które musimy dobrze zagospodarować, mądrze się przemieszczać, mądrze atakować, zabezpieczać się przed kontratakami, bo mówię, Legia ma dużo możliwości, jeśli chodzi o budowanie akcji, też dużo możliwości, jeśli chodzi o skład. Nie wiem, jak zareaguje trener Berg, bo w środę, w sobotę grają, tak, ten finał z Lechem. Myślę, że znając te, chociażby historię pracy trenera Berga, to spodziewam się, że ci kluczowi zawodnicy mogą być na ławce, ale w każdej chwili mogą wejść, bo tak wiele razy trener Berg robił. Legia zdobywa bardzo dużo bramek po 60 minucie, gdy wchodzą ci zmiennicy, robią dużą przewagę. Tak też było w Zabrzu i w Chorzowie, gdzie ta przewaga Legii była zdecydowana od 60 minuty. Poza tym, tak jak mówiłem, Legia jest najlepiej wykonującym stałe fragmenty gry zespołem. To też musimy wziąć pod uwagę. Dużo możliwości, dużo zawodników wchodzi w te akcje ofensywne. Wszystko ma swoje, dużo atutów, ale mówię, my też nie jesteśmy ubodzy krewni, też potrafimy grać w piłkę. Pogoń walczyła jak równy z równym w Pucharze Polski, odpadła po dogrywce, tak, jak o ile pamiętam. To było całkiem niedawno. Potrafiła Pogoń wygrać z Legią tutaj u siebie. Wprawdzie nie gramy u siebie, gramy na wyjeździe, to troszeczkę te relacje zmienia, ale nie na tyle, żeby pojechać tam na klęczkach i czekać, modlić się o najniższy wymiar kary. Chcemy zagrać we własny sposób, zobaczymy, na ile Legia nam pozwoli i na ile my pozwolimy Legii grać tak, jak oni chcą i potrafią.
My musimy skupić się na sobie, bo myśląc o tym, że ktoś nam pomoże, coś podaruje, to jest myślenie na zgubę i tak nie chcę, żebym ani ja, ani moi współpracownicy, ani zawodnicy myśleli. My wszystko mamy w swoich rękach. Marzyliśmy o takiej sytuacji. Oczywiście los może się do nas uśmiechnąć w taki czy w inny sposób. Nie chciałbym typować tych, którzy mają nam pomóc i oczekiwać od nich pomocy. Tą pomoc musimy sami z siebie wydobyć, drużyna, trenerzy i liczyć na też na wsparcie. Nie wiem, kibice nasi raczej nie będą chyba z tego, co... Oficjalnie nie będą, a nieoficjalnie myślę, że dużo osób ze Szczecina też mieszka w Warszawie, gdzieś tam będą nas wspierać, ale tak jak mówiłem, nikomu źle nie życzę, bo jak mawia Pismo Święte, życz, a Tobie będzie życzone. My chcemy wygrać, a inni niech też wygrywają i wtedy będziemy w pierwszej ósemce.